Witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj przedstawię Wam 14 ciekawostek dotyczących eko, a więc przejdźmy do pierwszej ciekawostki. Początkowo eko był znaleziony poprzez ukryte w plikach nieanglojęzyczne kwestie wyboru bohatera, jednakże dokładniejsza zapowiedź znalazła się kilka miesięcy wcześniej na forum 4chan. Imię Echo jest odpowiednikiem słowa echo, które pochodzi od starogreckiego słowa echos, które oznacza dźwięk. Tytuł bohatera być może został stworzony na bazie nazwy filmu anime Dziewczyna, która skoczyła w czasie. Echo nie jest jego prawdziwym imieniem, tylko przydomkiem nadanym przez przyjaciół. Bohater jest osobą bardzo zaradną, utalentowaną i inteligentną. Potrafił przeżyć wiele lat w slumsach Zaunu i jednocześnie bronić słabszych przed wszelkim złem. Jest perfekcjonistą, gdyż uczy się na własnych błędach i stara się zbroić wszystko tak, jak on chce, nawet kosztem zdrowia fizycznego. Dość biegle posługuje się swoim wynalazkiem, napędem Zero, który stworzył po wielu eksperymentach. Największy wizerunek postaci znajdującej się na malowidle w filmie Echo Sekundy to Ayuna, chłopiec, który został zamordowany w komiksie Chronostrzaskanie. Jedyną pamiątką po chłopcu są gogle. Malowidło na jego twarzy przypomina klepsydrę, która odnosi się do czasu, a dodatkowo jest to symbol jego osobowości. Echo dzieli się tym samym stylem ubioru Zaunu razem z Jinx. Jego naszyjnik może nawiązywać do heksteczowych śrub w rękawicach Vi. Na rękojeści pałki Echo widnieje napis w rzymskich cyfrach 12. Oznacza to, że był zuańską sierotą tak samo jak Vi i Jinx. Echo jest nastolatkiem mającym około 16-17 lat. Echo wierzy i dba o Zaun, aby miał lepszą przyszłość, pomimo braku doświadczenia w postrzeganiu danej sytuacji. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zapraszam do komentowania, subskrybowania i łapek w górę, co bardzo motywuje. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!